Nowa odsłona serwisu pogodowego IMGW-PIB. Śledź zmiany w pogodzie i nie daj się zaskoczyć. meteo.imgw.pl Dzień dobry Państwu, z tej strony Ilona Śmigrocka, synoptyk IMGW i przedstawię prognozę na najbliższy weekend. W piątek jesteśmy dzisiaj w zasięgu klina wyżu z nad Atlantyku. Ciśnienie jest dość wysokie i od zachodu zbliża się do nas front okluzji. W sobotę i w niedzielę nadal wyżowo, dość wysokie ciśnienie. W sobotę wyż przesunie się nad Francję, Niemcy, a Polska będzie w zasięgu takiego frontu ciepłego związanego z niżem nad Morzem Norweskim, a z kolei w niedzielę ten front się przemieści dalej na wschód, ale w dalszym ciągu będziemy w zasięgu wyżu w takim bardzo ciepłym wycinku powietrza, no, w dość ciepłym powietrzu polarnym morskim właśnie w weekend, no i stąd właśnie nadchodzące ocieplenie. Na ten moment mamy wydane ostrzeżenie na opady marznące we wschodniej Polsce. Od godziny 14 w piątek do 9 rano w sobotę, więc popołudnie i noc i poranek, i w tym obszarze są możliwe opady słabego deszczu lub mrzawki marznące powodujące gołoleć. Jeśli chodzi o piątek, to dość pochmurno, okresami słońce na zachodzie, na północy kraju jest możliwe i maksymalnie od około -1 stopnia na Słowaszczyźnie i Podhalu, w centrum około 2 do 5 na zachodzie. Wiatr umiarkowany, porywisty, nad morzem do 55 km/h na porywy, w górach silniejszy do 90, zwłaszcza w Sudetach, no i to wiatr zachodni, południowo-zachodni. W dzisiejszej, najbliższej nocy z piątku na sobotę na wschodzie to opady marznące, tak jak wspomniałam, czerwone kolory to są właśnie opady marznące, na północy możliwe mgły do 340 metrów widzialność, no i minimalnie od -6 na Podhalu, tylko tam większy mróz, poza tym na wschodzie -1, +1 w centrum do 5 na zachodzie, no i w nocy już się nasili wiatr, nad morzem będzie w porywach do 60 km/h, na nizinach porywisty, zachodni. Sobota w dalszym ciągu pochmurna, z opadami deszczu głównie, lokalnie mrzawki. Na południu, na południowym wschodzie województwo małopolskie, podkarpackie, tam możliwe opady deszczu ze śniegiem, a wysoko w górach śniegu i przyrost pokrywy śnieżnej w górach do około 5 cm. No i dość ciepło, bo w sobotę już na zachodzie kraju 7 stopni na plusie, na wschodzie od 3, w centrum około 5. No i właśnie silniejszy wiatr z kierunków zachodnich. Niedziela z jeszcze silniejszym wiatrem, nad morzem nawet do 90 km/h porywy, w centrum do 60, no i w dalszym ciągu ten wiatr będzie zachodni, no i dość ciepło, od 6 do 9 stopni, nawet na Podhalu +3 i głównie opady deszczu, tylko na terenach podgórskich deszczu ze śniegiem, a w górach słabego śniegu. Tutaj jeszcze opady na sobotę na godzinę 12, więc właśnie miejscami w całym kraju są możliwe opady i w niedzielę również raczej opadowo, najmniejsza szansa na opady na południowym zachodzie. Tutaj jeszcze taka mapka porywów wiatru w niedzielę, no właśnie dość silny w całym kraju, właśnie porywisty, nad morzem najsilniejszy, tak jak mówiłem, do 90, a w centrum do 60.